They are not necessary more arguments of proof that we are living really in a very deep crisis, interior crisis of the church, of the faith. We're in a time of crisis in the church, a critical moment which we may have to give our all to safeguard and promote the truth of the faith, not only for our own salvation, but for the salvation of our world and for the generations to come. Kościół katolicki przeżył w swej historii już nie jeden wielki kryzys. Przez 2000 lat Kościół smagany był licznymi wichurami. Zawsze jednak przezwyciężał trudności, spiski i zdrady. Czy tak będzie i tym razem? Niewątpliwie żyjemy w czasach jednego z największych, jeśli nie największego kryzysu w historii Kościoła. Kryzysu, który wyraża się w tym, że pasterze Kościoła, wielu duchownych, woli bardziej słuchać tego świata niż nauczania Jezusa Chrystusa. To, co obserwujemy obecnie przy okazji zawirowań wokół synodu poświęconego rodzinie, kolejnym sesją tego zgromadzenia synodalnego, jest kolejną emanacją tego kryzysu, który właściwie dotyka Kościół mniej więcej od 50 lat, od czasów Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza od tego, co nazywa się tak zwanymi reformami posoborowymi albo dziełem tak zwanego ducha soboru. Ludzie Kościoła, od których zależy stanowisko, które powinien zajmować w przypowiadaniu Ewangelii, tak jak Chrystus nauczył, w pory i nie w pory, mówić, co jest moralne, co nie jest moralne. Nie osądzać człowieka, a mówić o sprawach konkretnych i jasnych. Duch Ewangelii, uważam, dzisiaj nie panuje w Kościele. Dlatego te wszystkie mowy nie jest mocne, tych hierarchów, które wysoko postawieni, nie jest te mowy, które mają moc. Jest takie zebranie słów, może nawet pięknie mówionych, ale w nich nie ma prawdy. It's a very spread relativism, doctrinal relativism, which is reigning in so much theological faculties, in seminaries, all over the world. W Kościele nie mówi się o Chrystusie, nie mówi się jak Chrystus, nie mówi się tak, tak, nie, nie. I dlatego wszystkie te potem idą reszta. Cisza, cisza taka naprawdę z tym grzechem, że nieba, niby grzech to tak, jak sobie tam uważasz, skażem, da? Niby spowiadać się trzeba, ale to tak niekoniecznie, skażem, to jak tobie tam wypada, skażem, da? Bóg jest miłosierny, dobry, nawet na krzyżu już prawie nie ma Chrystusa ukrzyżowanego w niektórych krajach, a tylko od razu zmartwychwstały, skażem, da? Bo to tak, żeby nie przyjmować cierpienia męki. To nie jest prawda o Chrystusie. Prawda o Chrystusie powinna być nie z jednej strony tego mówiona, a w całości. Jeżeli nie ma całości prawdy, skażę, wtedy mamy te powikłania w Kościele, które mamy na każdym szczeblu. And even in our last years it became more manifest that even some bishops in their public pronouncements contradict some aspect of the Catholic doctrine, especially on the moral issues. Już teraz nie dyskutuje się, ja mówię o wielkich zgromadzeniach kościelnych na temat języka liturgii, tylko dyskutuje się na temat Bożych przykazań. Historyczne doświadczenia pokazują, że na przestrzeni wieków chrześcijaństwu zagrażali nie tylko jawni wrogowie Kościoła, ale także liczne ludzkie słabości samych sług Chrystusa. W
XXI wieku przyszło nam doświadczać zgorszenia, jakim jest ich masowa dezercja z pola walki ze współczesnym światem, wściekle atakującym wszystko, co związane z Bogiem i katolicką moralnością. This is manifesting itself, this crisis, mainly in a situation of confusion. From one side, we have the immutable and clear teaching of the magisterium of the Church, of the 2000-year-old magisterium, very clear. And on the other side, there are phenomena which contradict this clear teaching and ever valid teaching of the Church. The Renaissance papacy, where the popes of those times accepted in some way the spirit of the world. It means the new pagan humanistic Renaissance style. Thanks be to God, not in the doctrinal manner, but in the style of life, in culture, entered Rome, the spirit in some way of neo-pagan in the forms of culture. Jakoś tak się dzieje, że zbliżamy się do jubileuszu 500-lecia reformacji w 2017 roku i chyba w ramach tych przygotowań biskupi niemieccy nam przypominają swoim zachowaniem, że właśnie było już kiedyś tak w dziejach Kościoła, że z łona Kościoła niemieckiego, a w każdym razie dużego segmentu tego Kościoła, wyszła rewolucja, która rzeczywiście zatrzęsła zachodnim chrystianitas i właściwie omal nie spowodowała trwałego jej rozpadu. Przecież na początku XVI wieku mnich augustiański Marcin Luther nie był sam. Za nim opowiedzieli się nie tylko wpływowi książęta niemieccy, ale także dużo biskupów niemieckich. Bez tego wsparcia jego ruch umarłby śmiercią naturalną. W jakimś sensie, zachowując wszelkie proporcje związane z kontekstem historycznym, także w którym się znajdujemy, tutaj mamy do czynienia także z tą powtórką, to znaczy, gdzie rzeczywiście ludzie Kościoła, za których należy przepraszać w tym przypadku, ludzie Kościoła stawiają się ponad tym, co nazywamy Rzymem, to znaczy tym odwiecznym Rzymem, odwiecznym nauczaniem Kościoła, zanurzonym w tradycji i w Piśmie Świętym. Chrystus jest taki, jak wtedy był, taki dzisiaj. On nie jest innym, ale te, które dzisiaj jakby w Jego imieniu coś robią, oni nie jest Jego. Oni nie jest Jego czarni. Oni już dawno wilki w owieczej szkórze. Dawno. Ale ludzie biedni, kiedy nie wiedzą tego, dlatego może ja wyprzedzam waszą myśl, skażę, kiedy laicy dzisiaj jest o wiele mocniejsi i dzięki Bogu, że oni jest mocniejsi. The relativism, the doctrinal, moral and also liturgical enormous. Ja myślę, że właśnie kuria watykańska naznaczała takich biskupów, którzy, skażę, nie byli biskupami według serca Chrystusowego. Oni już byli wcześniej wyszukiwane takie, żeby to było, jak pisano w swoim liście, barany milczące, albo jak kiedyś jeszcze gorzej mówiło się, psy, które niemy i nie szczekają. Oni cichutko przyjęli to wszystko, co było i pasli samych siebie. Oni nie mówili, nie uprzedzali naród, społeczeństwo, co się dzieje i jak trzeba temu sprostać, żeby nie poddać się temu wszystkiemu. W październiku 2014 roku w Watykanie odbył się synod biskupów, którego tematem miały być problemy katolickie.
Niestety, ku zdumieniu obserwatorów, podczas spotkania najwyższych hierarchów Kościoła rozmawiano m.in. o homoseksualistach, a także podważano nauczanie Kościoła na temat nierozerwalności małżeństwa. Czy nie mamy do czynienia z kuriozum? Oto żyjemy w czasach, w których powszechny jest i dominujący kryzys Kościoła, ale nie tylko samego Kościoła, również instytucji rodziny, małżeństwa. Małżeństwa i rodziny borykające się z tak wielkimi, licznymi zagrożeniami. I w tym samym czasie, kiedy zwoływany jest synod poświęcony tym kwestiom, rozmawiamy nie o samej rodzinie, nie o tych problemach istotnych dla rodziny i dla małżeństwa, ale chociażby o dewiacji homoseksualizmu. When one had observed carefully what happened in the last synod 2014, we could observe that in a church meeting of Catholic bishops, even in Rome, they were pronounced words and affirmations which contradict the divine truths. For example, some of the members of the synod said that we have to evaluate positively homosexual relationships or partnerships. The question of the homosexual condition, of persons who suffer from this tendency doesn't belong within a synod on the family, on marriage and the family, because it's not marriage. If we want to have a synod in which we address the suffering of people who are attracted to others in an inordinate way to persons of the same sex, we can do that, but it doesn't belong in a synod on marriage and the family. This was a shock to me, and I think to many of the Synod Fathers, that suddenly in the report that was given after the first week of the Synod, there was introduced the argument of homosexual relations and trying to find the so-called positive elements in homosexual relations and also positive elements in cohabitation outside of marriage. In other words, in acts which of fornication or of adultery, we were truly shocked. To nie jest taka zjawa, że to ktoś powiedział tylko teraz coś. To wszystko dojrzewało. To wszystko dojrzewało na jednym, na drugim szczeblu, o tym się mówiło. Ale kiedy to powiedzieli w Watykanie, dla mnie to nie było wielkie zaskoczenie. Bo to trzeba tylko było, żeby Watykan to już przyjął, skażemy. To wszystko tak już podchodziło do garla, tylko trzeba było tam to wszystko jeszcze okazać zepsucie aż Watykanie. I'm a priest now this year 40 years, and throughout my priestly ministry I've had pastoral care of persons who have same-sex attraction or people who have homosexual attractions. The church has never been cruel, in my experience, to these individuals. And I don't think if you look in the history of the church, you'll find any example of the church persecuting or treating with cruelty people who have these tendencies. But the church has to be supremely charitable, above all charitable to someone who's suffering with such a tendency. So she must speak the truth. Natomiast jeżeli uważać jeszcze, że homoseksualiści też coś wnieśli do Kościoła, nic oprócz rozpusty, wyuzdania i różnych rzeczy brzydkich, które, skażem, bardzo pięknie mówi Pismo Święte, że taki ludzie do nieba nie popadną. No. To jest nie nasza wypowiedź, nie my ją wymyślili, ale powinni powtórzyć na wszystkich tych szczeblach, na których się znajdujemy w swojej hierarchii, w swojej służbie, że tego się nie godzi robić. Chory może zawsze się zwrócić do lekarza, ażeby się leczyć. I lekarz musi i powinien pomagać nawet tym, którzy jego wrogowi. Ale to nie znaczy, że ten chory robi jeszcze jednego zdrowego jeszcze chorym. Tylko ze względu na to, że on się nie chce leczyć. I to jest rzeczywiście, można powiedzieć, twarz tego procesu, którego jesteśmy świadkami mniej więcej od 2 lat. Procesu, który zmierza do
jak sam powiedział kardynał Kasper, zmiany paradygmatu w Kościele, to znaczy radykalnych zmian, zwłaszcza w odniesieniu do szeroko pojętych kwestii rodziny, a konkretnie do, jak mówi kardynał Kasper, właściwego zrozumienia szóstego przykazania Bożego. Tu dochodzi kwestia wzmożonej troski duszpasterskiej, jak się mówi, gdy chodzi o osoby o tak zwanych tendencjach homoseksualnych. What happened during the October 2014 session of the Synod of Bishops was that proposals were made to change the discipline of the church with regard to marriage, specifically the discipline with regard to the exclusion from the sacraments of persons who are living in an irregular union. And it was claimed that the church could change the discipline while still upholding the doctrine that marriage is indissoluble. But this is not true. That is heresy to teach that homosexual relations are not disordinate or not disordered, or to teach that they have positive elements. Zachowanie biskupów, no przede wszystkim biskupów polskich, którzy byli obecni, tak jak arcybiskup Stanisław Gondecki na sesji w 2014 roku, czy szerzej hierarchów z naszego rejonu Europy, Europy Środkowej i Wschodniej, czy też biskupów afrykańskich, każe mieć nadzieję, że to nie będzie skuteczna dywersja podjęta na synodzie teraz w 2015 roku. Dywersja, czyli próba radykalnego odejścia od tradycji, od magisterium i od słów samego Jezusa Chrystusa. Ale niewątpliwie te doniesienia, które zaczęły napływać z Watykanu od lutego 2014 roku, wzbudziły zainteresowanie mediów, no bo jak stwierdzono oczywiście na pożytek newsów, dochodzi do kłótni kardynałów. Because if a person is living with a person who is not living as a married person with someone who is not his husband and wife or wife, and who is in fact united in marriage to another person, that person is committing adultery and cannot be admitted to the sacraments. Surely the church loves the person remains part of the church, the church tries in every way to help pastorally the individual, but until he or she is able to rectify his or her situation at home, they can't be permitted to receive the sacraments. The church has always practiced this, and in any attempt to claim otherwise is false, and to introduce a contrary practice will simply be to deny the teaching on the indissolubility of marriage. And so I couldn't do otherwise than to oppose very, very strongly this proposal. Nowa troska duszpasterska to jest taki sam byt ulotny jak duch soboru. Czyli wszyscy o tym mówią, ale nie za bardzo wiadomo, o co chodzi. This new pastoral care is only a code word, which hides the true issue. And therefore I think it is not correct and is not sincere of Cardinal Kasper and his followers, who hide themselves behind these
coach worlds. Patrząc na praktykę Kościoła w Niemczech, która kieruje się właśnie ową nową troską duszpasterską mniej więcej od 30 lat, to wiemy, że rzecz polega na dopuszczeniu bez żadnych jakichkolwiek w cudzysłowie restrykcji w postaci szczególnej drogi pokuty, o której mówi kardynał Kasper, dopuszczeniu ich do ołtarza pańskiego. Christ said, your word has to be yes, yes, no, no. That they have to recognize, and with this, the recognition of these relationships. And therefore, to recognize that there can be the exercise of human sexuality outside a valid and sacramental marriage. And this is against the sixth commandment. But they hide themselves with such expressions of mercy, of new door open. This is false. Falsity. It's not sincere. And these false words, they will be revealed. Christ said, nothing which is hidden will be not revealed. All which is hidden will be revealed. And also these strategies and of Cardinal Kasper and his group, they will be revealed as a lie, as a strategy which is against the spirit of Christ and of the apostles. Dlatego jest mowa o rozwodnikach, że może im trzeba dać komunii święty, da? Bo szkoda ich, oni biedni takie, ale jak człowieczeństwo zgrzeszyło, był potop i Panu Bogu też było szkoda wszystkich ludzi, ale ocalił tylko tego, który był wierny im. Kościół nigdy nie zmienił nauczania Chrystusa. Od wieków przypomina, że choć prawda o nierozerwalności małżeństwa jest dla wielu trudna, żaden człowiek zmienić jej nie ma prawa. Jest to bowiem nauka, która wynika bezpośrednio ze słów Pana Jezusa. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Marriage is the fundamental cell of society and therefore also the fundamental cell of life in the church. From the beginning, God intended that man and woman should unite themselves in a faithful, lifelong and procreative union, and that would be a participation in divine love, in the love which is in the Holy Trinity. The book of Genesis is very clear about this. God said, let us make man in our own image and likeness, male and female, let us make him. And so we understand that in marriage and in its fruit, the family is the first place in which God is known, God is adored and honored. And one lives in God, one practices the divine life of love. It is not true that matrimony is a sociological, only a sociological aspect. The marriage is firstly a theological, religious institution. Well, our example in this regard is St. John the Baptist, who, because of his testimony to the truth about marriage as God intended it from the beginning, was martyred by Herod, who was living in an adulterous union with his brother's wife. And if we do not defend marriage, then we will not defend the church herself. We have to be ready to also, in a terribly secularized culture, we may have to give our lives in order to defend the truth about marriage.
It was Martin Luther who as a first spoke this affirmation that the matrimony is a worldly thing. Weltlich Ding in German he spoke. A worldly thing. This is apostasy, because God created the marriage. In the Bible, we already read in the first pages of the Bible. God created. This is a creation of God. And therefore, even the government has not real competency on matrimony, the state, only a secondary competency in some aspects of financial or of inheritance and the material goods, but not the first authority, a competency. The first competency has God, I mean Christ and his representatives, the church, the hierarchy, has competence on. And therefore the matrimony, and Christ elevated the matrimony to the dignity of sacrament. And if this means that cardinals will be opposed to cardinals, then we simply have to accept the fact that that's the situation in which we find ourselves. Certainly for my part, I don't look for this kind of conflict, but if in defending the truth of the faith, I end up in a disagreement or in a conflict with another cardinal, what has to be primary to me is the truth of the faith, and to, as a teacher of the faith, as a pastor of souls, to defend that truth. Chrystusowe nauczanie na temat małżeństwa i chrześcijańska prawda o czynach homoseksualnych nie podobają się dzisiaj wielu ludziom. Niestety są wśród nich także biskupi. Niektórzy spośród hierarchów ośmielili się nawet ogłosić, że sami będą decydować o tym, czego nauczać wiernych. Padły zatrważające słowa: nie jesteśmy filią Rzymu. Zdanie wypowiedziane przez jednego z kardynałów, niemieckiego kardynała, kardynała Marksa, o tym, że nie jesteśmy filią Rzymu, zatrwożyło, myślę, bardzo wielu katolików i postawiło nas tak naprawdę przed realną groźbą schizmy. I Marks już był. Był Marks. I jeżeli ten Marks mówi te same rzeczy, co tamty Marks, to ja wielkie różnice w tym nie widzę. Kardynał Marks przykuł uwagę mediów niedawno swoją deklaracją, którą wypowiedział na jednej z konferencji prasowych, że my nie jesteśmy filią Watykanu. To znaczy, odczytano to zresztą jako próbę wyprzedzenia ewentualnych postanowień październikowej sesji Synodu Biskupów z 2015 roku, która miałaby, jak się obawia kardynał Marks, niekorzystny z punktu widzenia jego wizji Kościoła przebieg i niekorzystne decyzje miałaby podjąć. To znaczy, chodziło o to, o zademonstrowanie, że jakkolwiek by Rzym tutaj synod nie postanowił, my jako Kościół niemiecki i tak pójdziemy w tej sprawie własną drogą. Im się wydaje, że oni jest jakimś takim cząstką Kościoła, która, jak to się mówi, jest taka ważna. Nic podobnego. To tylko im się wydaje, a jak się wydaje, kiedy nie się wydaje, trzeba się przeżegnać. Może to jakaś zjawa. Ja rekomenduję im, że im trzeba bardzo mocne nawrócenie, a nie po prostu dominację w Kościele. I didn't look at the exact German word that was used to say that they're not a branch of Rome, but we are all, to use Christ's parable of the vine and the branches, we're all inserted into Christ, and there's only one Christ, and his vicar on earth is the Roman pontiff, and there's only one church. I don't know what those German bishops who made that statement are trying to say, but if they're saying that they're independent from the universal church, then that they're no longer Catholic. That can't be.
w ciągu ostatnich 2 lat obserwujemy kolejną emanację czegoś, co nazywa się antyrzymskim syndromem kościoła niemieckiego, czyli stawiania się w realnej opozycji wobec Rzymu, rozumianego jako tradycja Kościoła, jako magisterium Kościoła, niezmienne poprzez wieki. Czyli my jesteśmy Kościołem otwartym, jesteśmy Kościołem, który rozumie współczesnego człowieka, my nie jesteśmy Kościołem rygorystów, którzy odwracają się plecami od potrzeb współczesnego Kościoła. Na tym polega w największym skrócie antyrzymski syndrom Kościoła w Niemczech. Kościoły w Europie Zachodniej właściwie albo biernie się przyglądają tym zabiegom, ożywionym zabiegom biskupów niemieckich, albo je wspierają. We are living already in the time of schism, because when there are priests and bishops who evidently contradict the truth of God, and by their pronouncements, by their actions, they are against, they in some way separate themselves from the truth of the church. And when I am separating myself from the truth of the church, I'm in a kind of schism. Katolicy na całym świecie zadają sobie pytanie, dokąd zmierza nasz Kościół. W sytuacji tak dalece posuniętego kryzysu Kościoła z niepokojem oczekujemy kolejnej sesji synodu, zaplanowanej na październik 2015 roku. Obawiam się, że będzie zawarty zgniły kompromis polegający na tym, że wszystko będzie ubrane właśnie w takie słowa niewiele mówiące, tak jak wspomniana wcześniej nowa troska duszpasterska. Niestety nadchodząca kolejna sesja synodu poświęconego rodzinie stwarza bardzo niebezpieczną sytuację. Pogłębia się polaryzacja oczywiście pomiędzy tymi, którzy będą bronili zdecydowanie, mamy nadzieję, nauczania Pana Jezusa dotyczącego małżeństwa i rodziny, a tymi, którzy w sposób zdecydowany będą dążyli do zmiany dotychczasowego nauczania Kościoła w tej kwestii opartego o Ewangelię. Papież na synodzie okaże się po jakiej stronie. Po jakiej stronie. Jeżeli przyjmie pozycję tych, którzy jego podpuszczają do tego, żeby dawać komunię świętej rozwiedzonym, będzie herezja w Kościele. A jeżeli nie podpisze, może być schizma w Kościele. Schizma niemiecka, belgijska, holenderska. Sytuacja, w której doczekalibyśmy, nie daj Boże, takiego pluralizmu pastoralnego, w zależności od poszczególnych kościołów lokalnych, mogłaby w sposób fundamentalny uderzyć w magisterium Kościoła, urząd nauczycielski Kościoła. Even in such times of crisis, of times where the members of his body, even clergy and high clergy, become unworthy, unfaithful, even traitors, and these are the wounds of the mystical body of Christ, where Christ is continues to suffer. Nie bądźmy mądrzejsi od Pana Boga, róbmy rzeczy, które do nas należą. Jeżeli my nie mówimy światu to, co powinniśmy mówić, świat ośmiela się nam mówić to, co on uważa za słuszne. Dzisiaj jest walka duchu. Albo po stronie Chrystusa, nie po stronie Watykanu lewych czy prawych. Albo ty po stronie Chrystusa, albo po stronie diabla. Trzeciego nie ma. Niestety i nawet na szczęście, niestety i na szczęście, to prosi ludzie więcej i bliżej Chrystusa, czym wielu ich hierarchów. The church is not a church of the bishops and of the pope. The church is of Christ. This is very important to stress. The church is the church of Christ. And Christ is the head of the church. He is the boss and he remains the boss. Even when there are so confusion and so unworthy
representants of him. He manages to guide his church because he is God. Christ told us, and the Apostle Paul demonstrated this, when we are noticing something which is not correct, evidently, like these manipulations, we have to speak this. This is not correct in the church. Choć w postawach wielu biskupów trudno dziś dostrzec chęć walki o Chrystusową prawdę, to inna część hierarchii, być może mniej liczna, ale odważniejsza, nadal niestrudzenie przypomina o słowach Zbawiciela. Także wśród wiernych powstają liczne inicjatywy przypominające o niemożności zmiany nauczania Pana Jezusa. W związku z wezwaniem Ojca Świętego u samego początku jego pontyfikatu, aby ludzie świeccy zaangażowali się również w to życie w Kościele i użył takiego słowa raban, żebyśmy robili raban, postanowiliśmy w kontekście synodu, który rozpoczął się w ubiegłym roku, jesienią ubiegłego roku, zorganizować właśnie petycję, prośbę, synowską prośbę do Ojca Świętego, aby, pod którą zbieramy podpisy, aby Ojciec Święty wyraźnie i zdecydowanie wystąpił przeciwko próbom zmiany nauczania Kościoła przez niektórych hierarchów, tym samym stanął w obronie nauczania Jezusa Chrystusa. The Pope has never told me not to teach what the Church teaches, and if he would, as I said, I would resist. Wraz z wieloma katolikami z pełną synowską pokorą oczekuję na jasne stanowisko naszego Ojca Świętego, papieża Franciszka, w tej sprawie, która niepokoi tak wielu. It is our duty, the first duty, to be faithful to the words of God, to the revelation. And when we are observing that the truth of God, not our opinion, but the truth of God, His words, are in danger to be changed, we have to stand up and raise our voice. Otherwise, Christ will judge us. Why you have been silent? Why you have not confessed me in front of men? Różne ideologie, oni nam mówią, a my cichutko siedzimy i udajemy poprawność, że wszystko jest dobrze, że to jakoś może samo przejdzie. Samo nie przejdzie, bo to jest nawiązanie ideologii. And the Second Vatican Council taught that the faithful has the duty even, not only the right, but the duty to manifest their desires to the hierarchy. When it is an issue belonging to the faith and very important for the church, for the benefit of the church. And so we had with this filial appeal only fulfilled what the Second Vatican Council taught. And so we have joined a good number of bishops, the filial appeal of the faithful. And so we have to be really one church, as one family, the faithful, the priests and the bishops and the Pope, we are one family. And this filial appeal were signed, not only lay people, but priests, bishops, cardinals signed this filial appeal. It's a very beautiful manifestation of our spirit of family in the church. Zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, również i ten kryzys Kościół z pewnością przezwycięży. Z Bożą pomocą, z pomocą tego, który ten Kościół założył. I choć rzeczywiście jest to na pewno kalwaria Kościoła i jego droga krzyżowa, to jednak na końcu tej drogi musi być zmartwychwstanie. Wiemy to na pewno. And so we have to believe
always in the words of Christ, that the gates of hell will never conquer, overcome the church, his church. And Christ told to Peter, you are Peter, you are the stone, the rock, and upon this rock I will build my church. Not your church, Peter, my church.